Witajcie, kochani, witam serdecznie w kolejnym tygodniu. Cudownie, że jesteście. Jak zawsze utulam mocno z ogromną radością, że jesteście aktywni, że się odzywacie, że komentujecie, że czuję waszą obecność i widzę, że wam zależy, żeby te horoskopy były. Uwielbiam, kochani, uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam i utulam każdego ciebie. Tak, na początku przypomnijmy sobie zasady. Jeżeli ktoś tu jest nowy, nagrywam zawsze w systemie otwartym, więc możesz tutaj dowolnie buszować po kanale, oglądając nie tylko ze słonecznego znaku horoskop, ale możesz też sobie obejrzeć z ascendentu, z księżyca, Marsa, Wenus. Co tam masz w kosmogramie, co cię na dany czas interesuje? To tu możesz jakby w otwarty sposób, to jest nagrywane, możesz oglądać, jak sobie życzysz i jak czujesz. Tu intuicja powinna nas zawsze prowadzić. I bardzo ważna rzecz, jak zawsze, kochani, są to czytania ogólne, tak też nagrywane dla całego znaku zodiaku, więc tu trzeba o tym pamiętać i z rozsądkiem podchodzić. Bierzmy, co rezonuje, a co nie rezonuje, zostawmy dla tych osób, które mają to usłyszeć i jest to dla nich ważne na dany czas. Oczywiście, jeżeli ktoś z was chciałby czytanie indywidualne, napisz na maila, prześle ci ofertę, prześle ci cennik. Pamiętajcie jednak, kochani, że zawsze jest jakaś kolejka, zawsze jest jakiś termin oczekiwania. Nie da się na dziś, nie da się na jutro, od razu mówię. Zapraszam oczywiście na Tarot i Orakle, nowy kanał. Przeróżności, fajne rzeczy, wszystko na temat kart, recenzje książek, recenzje kart, na temat wahadełek, run, magiczne jakieś tematy nam się pojawiają. Zapraszam serdecznie, kochani, kto ma ochotę. A dzisiaj zobaczmy już, co w tym horoskopie dla nas na ten tydzień. Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku lwa na czytaniu tygodniowym. Witajcie, kochani, witam serdecznie. Wyższa jaźni, bardzo proszę o informacje dla lwów na ten tydzień, na ten czas. Okej, co dalej? Dla lwów. Tak, mamy kartę sprawiedliwości i cztery pentakle na początku w sprawach prywatnych, relacjach, związkach, miłości. To są relacje jednak różne, prawda? Wszystko, co nazwać możesz relacją u siebie w życiu. I cesarz nam się tutaj pojawia. Dużo surowości tutaj czuję, wiecie? Takiej surowości, takiej jakiejś zimy trochę, bo tu jest dużo wymagań, dużo oczekiwań, dużo reguł, dużo zasad. No właśnie, a gdzie jest miłość, gdzie jest ciepło, gdzie jest wrażliwość, czułość? Przecież to jest miłość, to są prywatne sprawy, a tutaj czuć, jakby to wszystko było takie zimne i zaplanowane, poukładane. Dosłownie jak patrzę na to, mam poczucie, że patrzę na ten obszar biznesu, to by wtedy idealnie pasowało. Jakieś sprawy takie oficjalne, wiecie, załatwienia. No dobra, okej. Zobaczmy w takim razie dalej. Dla lwów. Lwy. Rada do obu obszarów, aby się nie blokować na rzeczy, które przychodzą, aby się nie blokować na informacje, które chcą przyjść. Uważaj, żeby się nie blokować w obszarze potrzeby podjęcia jakiejś decyzji, dokonania jakiegoś wyboru. Nie uciekaj przed emocjami, nie odwracaj się od uczuć, od emocji. No właśnie, a tutaj jest jakby ktoś przyblokował sobie czakrę serca, dosłownie tak czuję. Z racji pewnych zdarzeń, może są jakieś osoby wokół ciebie, które sprawiły, że po prostu... jakby zmieniła się dynamika tej relacji albo tych relacji u ciebie i jest więcej takiej surowości, takich rzeczy załatwianych, prawda? A nie ma tutaj jakby
tej miękkości, która powinna być też w relacjach bliższych, prawda? Dobra, zobaczmy dalej. Dobrze. O! Sześć była w rewersie. Ale wisielec. I co jeszcze? Ja nie czytam kart zazwyczaj w rewersie. Wiecie o tym, prawda? Ci, co mnie znają tutaj, ale jeżeli w ten sposób ta karta w oczywisty sposób nam się pokazuje, to trzeba wziąć, bo to wtedy jest widocznie jakaś wiadomość, która tylko w ten sposób może przejść, ta informacja. Okej. Dla jakichś lwów tutaj czuję, że nie doceniasz jakby swoich wysiłków. Nie doceniasz tego, co udało ci się już zrobić, osiągnąć, bo masz bardzo wysoką poprzeczkę ustawioną i cały czas patrzysz jakby na siebie, na swoje działania, może też na kogoś, na zasadzie okej, jest tyle, ale mogło być już tyle, okej, jest tak, ale mogło być dużo lepiej, na tej zasadzie. I to sprawia, że nie czujesz właśnie tej miękkości tutaj, dlatego mi jej tu brakuje w tym czytaniu, bo czuć tutaj surowość, którą lew też sobie jakby prezentuje. Bardzo poważne podejście, koncentracja na obowiązkach, na zobowiązaniach, na wszystkim, za co lew jest odpowiedzialny, na pracy, na zadaniach każdego dnia, prawda? I do tego gdzieś to uciekanie przed uczuciami, emocjami, odwracanie się od nich. Zobaczcie. Jedyne uczucia, emocje, które się tu pojawiają, to jest totalna frustracja i chęć porzucenia tego wszystkiego i pozostawienia. Osiem kielichów, prawda? Ktoś tutaj zbudował naprawdę coś dużego, ale teraz jest to tak frustrujące już w tym momencie, że masz ochotę to zostawić za sobą. Może chodzić o związek prywatny, może chodzić o biznes, jakiś projekt, szkołę może, jakiś kurs, coś trudnego, coś, gdzie trzeba naprawdę się przyłożyć i to trwa, może jakieś studia. Tu czuję, że ktoś, dosłownie czuję, że ktoś brnie przez swój doktorat albo pracę magisterską i wkładasz w to bardzo dużo pracy, a wciąż jakby okazuje się, że tej pracy jest jeszcze więcej. Może ktoś to tutaj redaguje, prawda, i mówi, to nie tak, to nie tak, popraw, a to tyle pracy włożonej, a tu trzeba znowu, prawda, to redagować od nowa, edytować, przepisywać. Czuję tu bardzo dużo frustracji i bardzo dużo czuję, że lew ma ochotę tym wszystkim rzucić, ale wiesz co ja ci chcę powiedzieć tu? Nie rób tego, nie rzucaj tego. Jeżeli wierzysz w to, co robisz, jeżeli wierzysz, że to jest dla ciebie ważne, jeżeli wierzysz, że to jest dla ciebie istotne, jeżeli wierzysz, że uda ci się dotrzeć do końca, idź dalej, działaj pomalutku, pozwalaj sobie na momenty wyciszenia, pozwalaj sobie na momenty odejścia od tego, nie wiem, może rzuć się w słuchanie muzyki przez godzinę i tylko słuchaj muzyki, śpiewaj z nią, po prostu pozwól się temu porwać. Film jakiś sobie obejrzyj, ale taki, który cię całkowicie wciągnie w swoją historię, prawda? Książkę weź poczytaj, tak samo. Albo idź pobiegać, biegnij tak szaleńczo, jak tylko potrafisz, żeby po prostu przestać na chwilę myśleć o swoim życiu, o obowiązkach, o rzeczach do załatwienia, albo o tym czymś, właśnie tym projekcie, który tutaj masz. Bo jak w ten sposób pozwolisz sobie odpocząć, to naładują ci się akumulatory i mogą przyjść te potrzebne ci myśli, podpowiedzi, coś, czego szukasz tutaj. Czuję, że tu na pewno ktoś pisze książkę. Na pewno.
Jesteś w takim momencie z tym pisaniem teraz, kiedy jest to przyblokowanie i ta frustracja, prawda? A może tu jest jakiś termin, może tu jest jakiś tak zwany deadline, prawda? Do któregoś. I może to jest też frustrujące, że jest jakiś termin, prawda? A to idzie jak idzie. Dobra, okej. Okej, idźmy dalej. Lwy, zobaczmy, co to tutaj sprawiedliwość nam okazuje. Czyli, że tu mogą być jakieś kwestie sądowe, sprawy urzędowe, kwestie rozwodowe, podziały majątku, ale brak jest tutaj dogadania się, każdy się trzyma swojego i nie chce puścić, w związku z tym nie idzie to do przodu. Zobaczcie, mamy pazia mieczy w rewersie, czyli jest brak chęci zobaczenia jakby potrzeby tej drugiej strony. Jest takie zapatrzenie, ja mam taką i taką tutaj takie żądanie, prawda? I chcę, żeby to właśnie nastąpiło. Zobaczcie, as mieczy też nam się odwrócił, czyli widać, że to nie jest tak, jak powinno być tutaj. Lew jakby za bardzo gdzieś się przyblokował na swoim może myśleniu, postrzeganiu, albo właśnie nie chcesz rozmawiać, nie chcesz poruszać tego tematu, nie chcesz się tym zajmować. Może chodzi o związek, o relację, może ktoś tu się chce na przykład rozstać, rozwieść, a ta druga strona mówi nie, ja nie będę o tym myśleć, rozmawiać. Takie przyblokowanie tutaj jest. No, co dalej? Co dalej dla lwów? Powiem wam, że dla mnie bardzo ciekawe. Wow! Dwa kielichy. No w końcu nam się tu pojawia jakaś miękkość. Zobaczcie, jaka różnica. Zobaczcie, jaka potężna różnica. To jest potrzebne tobie. A żeby to uzyskać, po prostu musisz sobie to podarować. Czyli czas odpoczynku od tych twardych rzeczy tutaj, czyli ustaleń, zasad, reguł, regulaminów, praw, ustaw, dogadywania się, negocjacji, ustalania, budowania, kreowania, tworzenia, załatwiania, obowiązki. Oh my gosh! Ja się już zmęczyłam od samego mówienia. I wiadomo, że to jest koniecznym w życiu, tego się nie da przed tym uciec w żaden sposób, ale jednocześnie ja czuję, że tutaj jest brak równowagi pomiędzy tym wszystkim, co poważne, a tym wszystkim, co trzeba by tutaj, żeby jeszcze było, czyli ta miękkość, ta delikatność, ta wrażliwość, czułość, którą sami sobie mamy podarowywać, oczywiście swoim bliskim też, jak masz taką osobę, to pozwól sobie na taki wieczór z tą osobą właśnie, żebyście byli tak bliżej siebie, żeby porozmawiać o tym, jak się czuje każdy, o uczuciach, może emocjach, żeby się wymienić tutaj, żeby po prostu, żeby poczuć, prawda, a nie tylko myśleć, żeby poczuć emocjonalnie, żeby poczuć tym sercem, prawda, żeby to serce znowu energetycznie ruszyło jakby, bo tu jest dużo zimy, tu jest dużo lodu, tu jest dużo chłodu, tu jest dużo takiego, no właśnie surowego, powiedziałabym, załatwiania, prawda? Surowego podejścia, zobaczcie. Osiem mieczy mamy na spodzie. No, czyli widać tu jakieś przyblokowanie w myślach. Albo też w jakimś, znaczy ktoś tu się blokuje myśląc na przykład, to ma być tak i tak zrobione, albo to wtedy i wtedy, albo tylko tak można to zrobić, załatwić i kropka, prawda? Albo ktoś myśli tutaj, że jest przyblokowany, że z jakiegoś powodu nie może ruszyć do przodu. Zobacz, czternastkę masz jako kartę umiarkowanie. Karta umiarkowanie jest jak taki przewodnik, który wyprowadza ciebie z tej blokady. Pomalutku, każdego dnia ujmuj jakby tego stresu,
tej blokady, zacznij sobie mówić, że są tu inne możliwości, są tu inne wyjścia i po prostu poszukuj ich, a one się pokażą, one się pojawią. Jejku, ja tutaj czuję bardzo, że jakieś lwy tu bardzo potrzebują tego uczucia, tej miłości, właśnie tej miękkości, tej delikatności w życiu, prawda? Tak. No dobrze. Zobaczcie, 6 mamy buław i 3 kielichy nam się pokazują. I to jest bardzo ciekawy przekaz. Dalej mamy 4 miecze i wisielca i mamy 8 pentakli i mamy królową buław. Okej. Dobra, zobaczymy sobie jeszcze runę na ten czas dla lwów. Dla lwów poproszę energię. Och, jeszcze raz, bo niejasno mi to, dobra. Okej, dobrze. Teraz już wiem. I pojawia nam się runa Eichfas i to jest dla mnie absolutnie teraz zrozumiałe. Runa Eichfas o wartości numerycznej 13 w tym futharku starszym jest właśnie dla mnie tak trochę jak ta karta śmierci i odrodzenia w tarocie, na swój sposób oczywiście, bo jak tu zauważycie, jakbyście popatrzyli na to jak na drogę, prawda? To tu widać dwa bardzo ostre zakręty, w które lew wchodzi powoli. Tu jesteśmy teraz, prawdopodobnie w większości, skoro oglądamy to czytanie, bo też go na pewno obejrzę. Tu jesteśmy w tym miejscu. Przed nami ostry zakręt, co znaczy, że coś tutaj się wydziewa, zadziewa w tym życiu. Coś się tu wydarza, co sprawia, że lew musi ostro skręcić, prawda? Po co? Po to, żeby mieć potem jakąś prostą, czyli po tej zmianie tutaj, zmianie kierunku swojego życia, przez chwilę będziesz potrzebować przemyśleć to, będziesz potrzebować przestrzeni, będziesz potrzebować wyciszenia, będziesz potrzebować tego przejścia, tego czasu przejścia, tego mostu po mostu pomiędzy tym, co było, a tym, co ma być. Później następuje ponowny ostry zakręt, ale tutaj już po to, żeby wejść w to nowe, w co lew wejdzie. I to mogą być, kochani, to może być wszystko tak naprawdę. Może chodzić o zmianę pracy, może chodzić o zmianę partnera, może chodzić o zakończenie związku długiego, tu szczególnie czuję długi związek, może chodzić o jakieś zakończenie jakichś spraw, albo właśnie tu się będzie rozgrywać jakaś sprawa sądowa, na przykład w rodzinie, tej takiej mąż-żona, prawda, albo w rodzinie też dalszej. Może też tutaj być coś takiego, czuję, że są osoby, które są na przykład już po rozwodzie i tutaj poznają kogoś nowego i to też jest wtedy ta zmiana, przemiana, prawda? Wtedy ten rozwód to jest pierwszy zakręt, poznanie kogoś nowego to jest ten drugi ostry zakręt, prawda? Kiedy poznajemy kogoś, to nasze życie jakby wtedy na chwilę tak wszystko zahamowuje, prawda? Bo tak się skupiamy na tej nowej osobie, że to wszystko wokół jakby zaczyna mieć mniejsze znaczenie i gdzieś się rozmywać, prawda? Oczywiście to takie jest chwilowe, potem wiadomo, trzeba robić rzeczy swoje, wiadomo, odpowiedzialność i tak dalej, zobowiązania, ale to jest tak na chwilę i to jest właśnie taki ten ostry zakręt i czuję, że ktoś tutaj coś takiego będzie przeżywał. Tutaj, kochani, powiedziałam, że to jest dosyć ciekawe, bo zobaczcie, mamy 6 buław, które na przykład można tutaj zobaczyć i poczuć jako właśnie brak poczucia wygranej, brak poczucia satysfakcji, brak poczucia, że się udało, w ogóle oczekiwania nie są spełnione, prawda? Coś nie idzie tak, jakby tu lew chciał,
nie ma tego jakby docenienia, prawda, i tak dalej, i tak dalej. A tu zobaczcie, hura, cieszymy się, fantastycznie, ale się udało, cudownie, i to mówią inni. A tu mówi lew, nie udało się, w ogóle kicha totalna, a mogło być tak pięknie, o co chodzi? A tu wszyscy mówią, hura, fantastycznie, brawo. Widzisz rozbieżność? No, innymi słowy, nie doceniasz, kochany lwie, siebie, swoich osiągnięć, nie możesz się uwolnić od jakiegoś ciężaru, który ci zadano. Możliwe, że to są jakieś rzeczy z twojego dzieciństwa, gdzie oczekiwano od ciebie potężnych rzeczy i wiecznie wszyscy niezadowoleni i wiecznie mogło być lepiej. Możliwe, że to jest ten program, który tobie tutaj gdzieś ciąży, uniemożliwiając ci jakby poczucie tej satysfakcji. Natomiast dla ciebie dobrym i korzystnym byłoby po prostu uwolnić się od tego programu. Pamiętaj, że to, co inni ci mówili, to były projekcje wnętrza tych osób, a nie to, co jest w tobie, ani twojej potrzeby. Zastanów się, jaką ty masz potrzebę i jaki poziom, jak powiedzieć, osiągnięć jest dla ciebie właśnie tym wystarczająco super fajnym. I tego się trzymaj, czyli znajdź w sobie tą potrzebę, ile ja muszę zrobić, żebym ja poczuła tą satysfakcję, żebym ja czuła się super, żebym ja czuła, że coś osiągnęłam. Nie patrz na to, co inni mówią wokół ciebie, szczególnie ci, którzy tu gdzieś podcinają ci te skrzydła, prawda, i wymagają, oczekują. Niech oni sami od siebie oczekują i wymagają. Skup się na sobie, gdzie jest ta poprzeczka u ciebie. Twoja, nie innych. Te inne wyrzuć, to nie jest twoje, to jest ich. Zobacz, gdzie jest ta poprzeczka i pogadaj tu ze sobą. Zobacz, masz wisielca i cztery miecze. To wymaga takiej samorozmowy, głębokiej, mądrej, z taką otwartością na to nowe, co przychodzi, bo mamy wisielca, czyli jakieś nowe informacje przyjdą, jakieś takie olśnienie, jakieś takie zrozumienie, jakieś takie też whatever mi to już teraz, bo wisielec to jest dla mnie to jest taka energia, która mówi, okej, dużo jest roboty, to ja sobie idę pomedytować. To jest na tej zasadzie, prawda? Idę pomedytować, no ale robota, robota, robota. Dobra, robota nie zając. Ja sobie idę pomedytować, ja idę chwilę pomyśleć, czy to będzie 5 minut, czy to będzie 10 minut, po co ja to idę robić, żeby naładować akumulatory, żeby się potem wziąć za to wszystko, co tu jest do zrobienia, prawda? Tak. Czuję, że tu lwy powinny same określić potrzebę swojego tempa działania, same określić poprzeczkę, dokąd chcą doskoczyć sobie i same określić, z czego mam dumę, radość i docenienie, gdzie ja tutaj mam prawo się docenić i mam prawo się, prawda, zauważyć to moje osiągnięcie. Ale nie poprzez porównywanie się z innymi, bo to zawsze, słuchajcie, do złych rzeczy prowadzi. My się mamy porównywać z samymi sobą i sprawdzać, czy każdego dnia poprawiamy te wyniki w swoim postrzeganiu, w swojej potrzebie. Czyli tu, gdzie czujesz, że masz potrzebę coś poprawić, zajmij się tym. Ale jak nie masz potrzeby tego poprawiać, a inni ci tam klepią za uszami, to im powiedz, wiecie co, sami sobie idźcie swoim życiem się zająć. Co, takie wasze życie jest nudne, że musicie się na moim koncentrować? Uczcijmy to po prostu dwoma sekundami ciszy, żeby tu nie tracić za dużo czasu. Tak jest. Każdy niech trzyma nos w swoich sprawach i będzie dobrze, prawda? A my, lwy, bierzemy się za swoje życie, ale na naszych warunkach, na naszych zasadach i stawiamy sobie tą poprzeczkę tam, gdzie my chcemy sobie postawić. A jak komuś nie pasuje, to trudno. Niech się nie gapi, niech się patrzy gdzie indziej, niech się zajmie w końcu swoim życiem.
taką frustrację tu czuję z tego czytania, kochani. Taką frustrację. I możliwe, że jakieś lwy tego nie wypowiadają. Może gdzieś to głęboko czujesz tą frustrację. Szczególnie, jeżeli też byłaś, czy byłeś wychowywany w takim domu właśnie, gdzie non-stop jest dokręcane, prawda, śruby dokręcane lepiej, wyżej, bardziej, wiecznie niezadowolenie, wieczne oczekiwanie, prawda, żeby lepiej, żeby nie wiadomo co tam jeszcze. I choćby się co nie zrobiło, to nie było żadnej pochwały, prawda, czy docenienia. Szczególnie do tych nas tu mówię. Weź to po prostu, wiesz, chciałbym się brzydko powiedzieć, ale tak, jest taki wyraz na F. Weź to F, prawda? Po prostu. Ty jesteś teraz już człowiekiem dorosłym, dojrzałym. Ty ustal swoje zasady, reguły. Ty zastanów się, co jest dla ciebie ważne, istotne, a całą resztę wywal jak ten gruz zbędny. Zrób remont tych wszystkich zasad, reguł w sobie. Skuj stary tynk. Te wszystkie projekcje innych osób, te ich pomysły na ciebie, to jak ci wszyscy mówią, jak masz żyć, jak się masz zachowywać, jak się masz ubierać, co masz mówić, czego masz nie mówić. Weź to wywal. I pogadaj tu ze sobą. Kim ja jestem? Co ja chcę? Co ja chcę zrobić? Co ja chcę osiągnąć? Jakie ja mam zasady? Co jest dla mnie ważne? A co jest zbędne? Och, powiem wam. Ta energia tej frustracji w tym tygodniu pod tym względem będzie nas niosła po prostu tutaj jak taki orzeł z bardzo silnymi, wiecie, skrzydłami, które będziemy tu po prostu tak sprzątać. Najpierw w sobie. Najpierw w sobie. Dlatego tu mamy te rewersy, już teraz rozumiem. Tu nie ma o czym gadać w tym tygodniu, kochani, ale mam ciary teraz. My nie chcemy gadać w tym tygodniu, ja już teraz rozumiem. Dlaczego? Bo my chcemy najpierw ze sobą pogadać. To jest dla nas robota dla lwów na ten czas. Gadamy ze sobą, przeprowadzamy wewnętrzną rozmowę, taką burzę wewnętrznych naszych mózgów, żeby się dogadać, jak lew chce, żeby było dalej. I dlatego tu wynikowo jest królowa buław. Zobacz, 8 pentakli, to jest dokładnie to, praca w sobie, nad sobą, koncentracja, skupienie się, zastanowienie, medytacja, wejrzenie w siebie, otwarcie się na te informacje mądre, które przychodzą od naszej wyższej jaźni, praca nad tym i na końcu co? Na końcu lew mówi, ha! Chcesz mi przyjść powiedzieć, co ja mam robić w życiu? Tu już nikt nie będzie chciał ci tego mówić. Dlaczego? Bo będzie widział, że ty dokładnie wiesz i dokładnie jest ci whatever, co tam inni sobie. I to jest, zobaczcie, wynikowa tego tygodnia. Wow. Powiedziałabym wow. Ja mam cały czas, słuchajcie, ciary, jak robię to czytanie. To jest tak ważny tydzień dla każdego lwa. Nieważne, czy ty masz lwa w słońcu, w księżycu, w jakim, gdzie tam nie masz aspekcie. Po tym tygodniu wszystko będzie inne, jeżeli pozwolisz sobie na to, żeby wejść w siebie i sobie pogadać ze sobą i wywalić ten gruz projekcji innych ludzi i tych projekcji, które były na ciebie projektowane przez całe twoje życie aż do tego momentu, do dzisiejszego dnia. Pomyśl, ile masz gruzu projekcji innych ludzi w sobie. Ja mam po 46 latach tego sporo. Także ja się biorę, słuchajcie, ja mam lwa w księżycu i mam lwa w Saturnie na pewno i chyba jeszcze gdzieś, także ulala. No, im więcej tego lwa masz gdzieś tu i tam, tym więcej będzie tej pracy, ale słuchajcie, to jest dobre. To jest dobre, żeby wpuścić w końcu do tego serca lwiego miłość, miękkość, wrażliwość. Do kogo? Dla siebie. Żeby siebie ukochać, żeby siebie utulić. Oczywiście, jeżeli tu są jakieś lwy, które tak siebie kochają, utulają, to nie jest do ciebie tekst. To jest tekst do tych ludzi, którzy tego sobie nie robią, nie dają tego docenienia, tego ukochania, tego powiedzenia sobie, ja zasługuję na wszystko, co najlepsze. Ja zasługuję, żeby osiągać cudowne sukcesy i ja osiągam cudowne sukcesy. Jeżeli tym sukcesem nawet jest wstanie rano z łóżka i pójście do pracy, załatwienie rzeczy, to już jest sukces. Bo się udało, bo wielu nie wstało. Bo im się nie chciało.
A ja wstałam, zrobiłam, zadziałałam, prawda? Zostawiłam swoją tutaj jakiś ślad na ziemi moim działaniem. I każdą rzecz tutaj powinniśmy doceniać. Z każdej rzeczy właśnie powinniśmy robić taką wewnętrzną celebrację. Zaliczyłam dzień w pracy, fajny, prawda? Było dobrze? Hurra, celebracja, prawda? Cieszę się, ale fajnie. Kolejny dzień fajny za mną. Jakieś rozmowy, jakieś informacje, coś się udało zbudować, stworzyć. Doceń to, po prostu to doceń. No, niekoniecznie kieliszkiem, słuchajcie, bo ja wiem, że tutaj te panie machają tymi kieliszkami, ale w kieliszku można też mieć dobre owoce, a to galaretkę, a to na przykład, nie wiem, śmietankowe lody albo czekoladowe, jakie lubisz. Absolutnie, żeby nie było, że ja tu namawiam do alkoholu, słuchajcie, nie, nie. Chodzi o to, żeby celebrować wewnętrznie, docenić siebie, docenić te swoje osiągnięcia. Nawet jeżeli to jest coś, co inni mówią, o, takie tam, to zrób to samo. Ja tam doceniam. Jak mówisz, że to za mało, to zrób to samo, co ja tu robię. I wtedy pogadamy, wtedy ja ciebie docenię, prawda, za to. Ale ty się doceń, lwie, już dzisiaj. Kropka. Dokładnie, zobaczcie. Period of frustration. Frustracja, czas frustracji, dokładnie. I to jest, słuchajcie, czas mistrzowskiej frustracji, powiedziałabym. Dlaczego? Bo to nas doprowadzi do wniosków, które są potrzebne każdemu lwu i do uwolnienia się od całego tego... Znowu mi się chce brzydko powiedzieć. Ach, gruzu, o którym tu mówiliśmy. Tak. Zobaczcie, to jest temporary situation, to jest czasowa, tymczasowa sytuacja. To jest przełomowy moment, to jest coś... Jesteś pomiędzy. Pomiędzy. Zobaczcie, opportunities. Jakieś okazje, możliwości tutaj czekają na nas. No pewnie, bo jak lew tutaj sobie przemyśli, poukłada, to lew potem będzie miał siły dużo więcej niż miał. Zobaczcie, o tym mówię. Bridge, czyli ten most. Ja czuję, że ten bridge to jest to tutaj. Jesteśmy na moście teraz. Niektórzy już weszli na ten most, inni tutaj mają przed sobą ten ostry zakręt, w który wchodzą, prawda? Ale to wszystko się tutaj dzieje teraz, dla nas, dla lwów. Wow, ale cudnie, ale pięknie. Zobaczcie, ol, nam się pojawia dobra rada od mądrej osoby. Tak, możesz to czytanie potraktować jako mądrą radę, bo to jest naprawdę mądra rada, ja czuję. A sowa... Mądra głowa zawsze nam mądrze doradzi, prawda? Tak, ja czuję, że tutaj, kochani, jest to przełomowy czas. Jest to absolutnie przełomowy czas. Co tu mamy? Mountain Road. Zobacz, you are on the road to success. Jesteś w drodze do sukcesu. Jesteś w drodze do sukcesu. To wszystko, czym się zajmujesz. Może to przesunę, bo tak czuję, żeby to tu położyć. To wszystko, te codzienne rzeczy, te drobne, te średnie, te większe codzienne rzeczy, one ciebie prowadzą tam, gdzie idziesz. Ale tutaj, w tym momencie musisz troszkę zmienić myślenie, sposób myślenia o sobie, o swoich właśnie osiągnięciach, o swojej przeszłości, o tym wszystkim, co się wydarzyło. Musisz zmienić sposób myślenia na ten temat, żeby jakiś ciężar spadł ci, czy to z ramion, czy to z serca, czy z głowy, żeby móc iść dalej i faktycznie ten sukces odnieść i umieć go docenić, bo te 6 buław tutaj, prawda? Zobaczcie, family wishes come true, czyli jakieś marzenia, family, czyli rodzinne, czyli może tutaj ktoś w rodzinie będzie przeżywał jakiś sukces, albo może w końcu ci, którzy wcześniej tego nie widzieli, teraz może ciebie docenią. Coś dobrego generalnie dzieje się w obrębie rodziny, więc cudownie. Idziemy dalej. Jakiś daleki friend, czyli ktoś myślący o tobie pozytywnie, właśnie myśli o tobie pozytywnie i gdzieś tam wysyła ci jakieś pozytywne wibracje, ja czuję, czyli masz gdzieś kogoś takiego, kto jest w oddaleniu od ciebie,
A docenia może ciebie, widzi twoje osiągnięcia. Właściwie to widzi więcej niż ty widzisz, czyli widzi i docenia ciebie za to, kim jesteś. Też się doceni, lwie kochane. Tak, absolutnie niesamowity czas, kochani. Zawsze jak widzę runę Ejchwas, to wiem, że będzie się dużo działo, ale efekty końcowe będą absolutnie niesamowite. Tylko trzeba sobie pozwolić na to, żeby przejść ten proces tutaj przemiany, bo to jest taki proces wewnętrznej przemiany myślenia, sposobu widzenia siebie, postrzegania. Tak tu czuję. Prawda ukryta. Ktoś tu mówi, że chciałby powiedzieć ci, jak się czuje. Druga wiadomość. Mówi ktoś, że udało ci się podejść bliżej niż komukolwiek. I ktoś tutaj przekazuje i ma nadzieję, że znowu będziecie razem. Dobra, zobaczmy. Ślimaczek czy smok? Dlaczego tak mówię? Bo widzicie, tu są... Połączyłam dwa komplety kart. Ślimaczek czy smok? Dla lwów. Mamy ślimaczka. Słońce świeci zawsze, nawet wtedy, gdy go akurat nie widzisz. Dokładnie. Dokładnie, lwie kochane. Tu może wsadźmy pod ten. O. Słoneczko zawsze świeci ponad chmurami. Czasem nad nami jakaś chmureczka nadejdzie i to słoneczko nam zastawi, ale to jest zawsze, gdzieś tu było, tymczasowa sytuacja. To jest zawsze tymczasowa sytuacja. Przyjdzie moment, kiedy słońce wyjdzie zza tej chmurki i zobaczysz, że było warto iść dalej, żeby osiągnąć ten moment, który tutaj osiągniesz. A ja czuję, że idziesz ku naprawdę niezwykłemu sukcesowi. W zależności od tego, czym się zajmujesz, co robisz, czy to jest edukacja, czy tu się gdzieś rozwijasz duchowo, i to pamiętajcie, ja nie mam na myśli żadnej religii, żeby nie było. Duchowo, czyli samorozwój, ekspansja wewnętrznej energii, prawda? Poszukiwanie siebie w tym wszystkim, uczenie się, nauka, to jest dla mnie duchowość, o której zawsze mówię, prawda? Tak, ta runa tutaj jeszcze, Ejchwas, ona jeszcze tu do mnie woła. Tak, to jest zdecydowanie wtajemniczenie w coś, czyli będziemy wchodzić w coś, to jest jak taka inicjacja. Jeżeli ktoś tutaj z was studiuje ezoterykę, wchodzi w jakieś głębsze właśnie tematy, powiem prosto, to tutaj masz szansę na jakąś niezwykłą inicjację, takie przejście przez jakieś drzwi, gdzie otworzą się przed tobą nowe możliwości. I takie możliwości nowe też się otworzą tutaj przed osobami rozwijającymi swoją karierę, prawda, swoje kwalifikacje, swoją wiedzę, co by nie było. Dzięki wytrwałości będzie tutaj sukces. Po prostu. Po prostu. Dzięki wytrwałości sukces gwarantowany, kochani. Ale piękne czytanie. Ale piękne czytanie. No i teraz pytanie. Czy pozwolisz sobie na tą zmianę? Czy pozwolisz sobie na to, żeby to, co tu było mówione, zadziało się w tobie? Żeby ten proces się w tobie uruchomił? Żeby wyzbyć się tego całego gruzu projekcji innych osób? Czy masz na tą gotowość? Czy masz gotowość na to, żeby stworzyć swój własny system zasad, reguł, swoje własne pomysły na to, jak chcesz, żeby twoje życie dalej wyglądało? Czy masz na to gotowość? Zobaczmy, mini, wybierz kartę teraz na trzy możliwości. Jeden, dwa, trzy, jedyneczka. Tutaj mamy niewłaściwy czas. Dwa, mało prawdopodobne. Trzy, zdecydowane nie. Dobrze, kochani, tyle. Życzę nam wszystkim, żeby ten tydzień był jak najpiękniejszy dla nas i żeby ten wynik ostateczny był, och, tak piękny, jak ja tu widzę. Wszelkiego spełnienia, kochani. Utulam mocno. Pa, pa.